Siema, siema widzowie, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Tu znowu Gimper, a to jest oczywiście nasz Turmoil. Jak nam idzie? No tak okej, ciężko powiedzieć. To tak naprawdę przy końcówce się okaże, ten run to może być zesranko, może być wygranko. Ciężko to tak naprawdę przewidzieć. Komputery mają na pewno... O wow, ależ dramatyczne pierwsze złoże. Komputery mają tak naprawdę o wiele lepszą ekonomiczną sytuację ode mnie. No i to kiepskie informacje ogólnie, nie? Witaj! Wspaniałe wiadomości. No zaraz się okażesz takim wspaniałym. Dobra, jest to coś tam dalej. Ale... ceny są takie, że ja tu nic nie zrobię. Więc musimy chwilę poczekać, zanim zaczniemy robić ruchy. No bo tu jest dramatycznie. Pójść z dwóch dozerów. Dobra, z prawej można coś sprzedać. Czemu pobrałeś? Nie wiem, chyba pobrał z silosu, nie? Dobra. To może być bardzo mało ropy, tak w ogóle. Więc ostrożnie trzeba. Z tym, co robię, jak gram, ile wydaję przede wszystkim. Jest gazior. No, w porządku. Informacja. Tam będzie niżej Ropisław, dobra. Tu jest spoko. Oj, nie bierz z tego silosu. Nie podoba mi się to. Dobuduj się tutaj. $42, no gra mnie kocha. I próbuje mi pomóc, ja to widzę. Ale nie daje to dużo. Okej, tu widzę, jest ropa i tu jest druga. Jakbym jeszcze znalazł magmę, to byśmy byli w domu. Wiedziałbym już, jak się budować. Na pewno bez dwóch zdań trzeba tutaj zrobić riga i się wkopać tu. Ale tak poza tym to jest dramatycznie. Dobra. Ale jedziemy, póki jest $40, nie? Tu bym czegoś poszukał, tak w ogóle dla zasady trochę. Wow, dobra, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Nic tu nie ma. Tam coś jest, ale nie wiem, czy to przydatne. To coś. Tu jeszcze jedna ropa, wow. Szukam magmy, no kopię te plansze, ale... słabo. Pod tym względem. No dobra. Wstrzymujemy się na razie. Zrobimy rig. Żeby tu zacząć wydobycie. Jest magma, git. Dobra, wiemy już, jak prowadzić. Mniej więcej tematy. Git. I to jest okej, sytuacja już. Teraz możemy sobie ładnie czekać. Oj. A może nie. Sprzedaj tyle, żeby mieć na silos. Jeszcze jeden. Taki bliżej tu. Najważniejsze, że gazior rośnie. To reszta to jest tam drugorzędna. Git. Tak, kapeczkę sprzedaliśmy. Ale nie jest wcale dobrze. Zaraz się przejaram, nie?
tuż przed wylewem. Boże, tu też. Co ja mam zrobić? Jedźcie tam. Ej, dramat. No jest dramat. Tak się to dawno nie zapożyczyłem, nie? I to będzie rosło. Będę miał kupę kasy do oddania w tej mapie. Dobra, trudno. Nie jest tak najłatwiejsza ta mapka. Trzeba ją dobrze rozegrać, żeby się nie zesrać. Przedajmy tam trochę. Sprzedajmy tu sporo. Tu potrzebuje się wkopać. Tu jest jeszcze jedna ropa. Wow. O, taka malutka. Można by się zastanowić, czy nie bardziej by się opłacało ją zostawić, nie? Tak. Gaz rośnie, dobra. Ciekaw jestem, czy gdzieś tu jeszcze by był jakiś gazior. No, może być gdziekolwiek tak naprawdę. Dobra. Dawaj. Kasa na bieżące wydatki. Jeszcze trochę zbierzmy. Dobra, dawaj. Mam truje. Luzerzy więcej nie znajdują. No to chyba, czy ja wiem, czy zaraz finito, czy może jeszcze troszkę. Ciężko mi powiedzieć. Szkoda, że już tu mocniej nie spompuję tego. Dobra, odkładaj już ropę. Do silosów. Ten gaz tak... No dobra, nie no, rośnie sobie. Jest okej. Mógłby troszkę szybciej rosnąć. Może tak poprowadzę jeszcze tutaj ciepło. Nie wiem, czy to będzie trochę szybciej, jak tak zrobię. Super silo. Będę potrzebował na infrastrukturę, żeby gazier gdzieś poprowadzić rurą dwójką. Ale też musimy mieć trochę tej ropy. September, żebym czasowo się zaraz nie wywrócił. O, gazu więcej nie znajdę. A nawet jak znajdę, to już nie urośnie, więc... Dobra, tu dociągnęliśmy z prawej strony. Więc naturalnie byłoby nam do prawej dziury pchać. I to jest ok pod tym względem, że tu już mam zamknięty obieg. Tu sobie pogrubię rurę. Już nawet nie musiałem, bo tu by szło z dwóch i tu by już wchodziło do grubej. Ale tu jeszcze musimy zrobić i pogrubić, ale tam jeszcze cena chwilę będzie rosła. Mam dwa super silosy. Nawet niezłe złoże gazu. To jest ok. I tu będę cały czas wyciągać jeszcze ropę do samego końca. Dobra. Tu już mam. Jeszcze tu zupgrade'ować. Tego się obawiałem, że mi braknie. Ale spoko. Jedziemy. A mógłby ten gaz być większy. Nie jest zły, ten co jest.
No ale zobaczymy, ile nam się uda realnie zarobić na tym. Tylko jedno złoże, nie? Znaleźliśmy. Na pewno gdzieś jeszcze jedno lub dwa są w tych nieodkrytych terenach. No, ten gaz jest malutki. Czasami. Może to jest dobry moment, żeby trochę krety zaupgrade'ować. Myślę, że dobry moment na to mógł być nawet chwilę wcześniej. No ale żyćko, nie? No poczekamy, niech jeszcze chwilę podrośnie. No bo tu już cena spada. Dobra, już jest max. No to walimy. Petardę. Dobra. 15 koniarzy. No. Różnie może być. Na pewno ich powiększymy, żeby kolejna partia była większa. 3,30. 3,50. Żeby na piku zdążyć jak najbardziej. Oj, końcóweczka gaziorka. Końcóweczka sprzedawać. Jak najwięcej tego drugiego silosu teraz. Tutaj ładnie. 3,85, no żeby tak koło 3,60 chociaż to opędzlowali. No pojedzie, pojechała dostawa, no tak 3,55 sprzedadzą, może 3,50. Nie jest źle jak na takie jedno złoże. Dobra. W porządku, mogło być gorzej. Ale mogło też być lepiej. Tu był gazik, no właśnie. 7 dyszek. Mogło być z 9, jakbym to lepiej rozegrał. Jesteśmy teraz lepiej niż komputery, ale niewystarczająco, jeżeli chodzi o budowanie przewagi łącznie z tym. Łącznie z tym, że kupujemy... No nie wiem, tu, a nie, tu chyba byłoby lepsze. No, to bez znaczenia. Wszędzie jest gówno i tak. Niewystarczająco jak na budowanie takiej przewagi, która pozwoli mi bezpiecznie kupować, wiecie. Procenty kolejne. Twardo. Jest jedna strategia, dla której warto żyć. Kupować zawsze, jak mam kasę. I trudno. Taniej nie będzie, niż teraz. Czy chyba, no tak to działało w podstawce. Jak patrzyłem, jak ziomki wygrywają dodatek, to no też raczej tak, nie? Boję się, że zaraz będą te upgrade'y do konwertowania ropy w gaz i to też będzie bardzo drogie. Ale trudno. To muszę lepiej planszę zagrać. 25%. Git. Oni mają dużo kasy, ale ja mam 25% udziałów. To jest dosyć bezpieczna pozycja. Mi się to podoba. Dobra, lecimy, słuchajcie. To będzie cieniutka plansza. Jedyne co tutaj, tak naprawdę, to szybko znaleźć gaz i go zekspandować i oszczędzić trochę ropy. I to jest. Jeżeli mają być jakieś sensowne strategie tutaj, to tylko to. Jedziemy. Sprawdzę. Okej. Nie sięgnę. Ale przynajmniej wiem, gdzie kolejne złożę. Dobra, jest powyżej 0,9 znowu. Może bym zrobił tak i tak może. Tu tylko sprawdzę, co jest po drodze. O, skała. No to nie zrobiłbym nic mądrego. A nawet niczego mądrego bym nie zrobił. Wow. Och. Nieźle. Mam nadzieję, że tu nie będzie skały.
Dobra, czekajmy na lepszą cenę, choć trochę. Git. Git. To mi się podoba. Za taką cenę można sprzedawać. Pójść do zerów. Fajnie byłoby znaleźć gaziora jak najszybciej. Walimy skaner. Ropa. Ropa ok, no ale to gaz robi gry, nie? Mhm. Tutaj coś znalazł, wow. Git. To jest ok. Tam coś, a do tego mogę znaleźć, dobra. Mamy gazu. Mhm. Spoko, spoko. Gaziczku. O, mamy przyjaciela. Świetnie. O, za taką, dobra, już. Och, nie mam teraz... Och, tutaj jest ładna cena. No tu chyba taniej będzie tak się wkopać, niż budować kolejnego... Ała. Niż budować... Serio? Dobra, to zrób tak. O, szlak. Ale dramat. Dobra. Zrób tak. Nie mam wyjścia, no. Szukamy jeszcze gazu, jednego. Tu jest jakiś chyba. Tu bym zrobił grubszą rurę i jakoś to tak zasiemy. To jest gaz? Ropa. Za skałą z Kitrana. Mhm. To mógłbym się tu wkopać. To byłoby nawet ok. Mhm. Git. Poszukajmy tu jeszcze czegoś. Nic nie ma. O, a nie. Jest jeszcze jedna ropa tu. Ej, nie jest tak najgorzej z tą mapą. Ten gaz to tak... dosyć bez limitów się może rozrastać, wiecie? Nie zrobimy tu nic. Szkoda. Nie sprzedawaj tu, Boże. Za słabo rolką machnąłem. Mhm. Może tu mógłby być jakiś gazior? Jeszcze ropa? Nie, to znalazłeś. Dobra. Puszczę jednego tak kontrolnie jeszcze. Raczej cudów się nie spodziewam. July. August, September, oktober. No. Dużo czasu nie zostało. Dramat. Jeden wóz wystarczy, jak sprzeda. Trochę tej ropy będzie. Tragedii Nimo. Mhm, spoko. Przyjmujcie. Gazior rośnie. Pod tym względem jest ok. Na pewno gdzieś będzie jeszcze jeden, nie? Do trzech niech sprzedaje. Tu bym sprawdził trochę terenu.
zawsze coś. Nie jakoś dużo, ale przyjmę, skoro dają. Nie wiem, czy nie przydałoby się przyspieszyć trochę wydobycia, bo jest tak miernie, że tak powiem. No ale znowuż, czy jest sens się zabijać na takim terenie? No nie ma. Sens jest odłożyć jeszcze trochę i uciekać stąd. I znowuż jeden gaz. No może gdzieś i tu jest drugi jeszcze, ale... No widzicie, taka to gra. Różnie to z nią bywa. Dobra, tu już. Dobra. Zasnijmy trochę szybciej tę końcóweczkę. Dobra. I teraz musimy się zastanowić, gdzie chcemy resztę. To już do wozów załadujmy. Zmieścimy. No chyba gazior chcemy w lewo pchnąć. No tam by trzeba było... Chociaż... Damy radę. O, w prawo czekać, aż urośnie. Też z lewej, no już spada. No, znowuż mamy november, nie? Tu już idzie końcówa. No zaraz się okaże, że z prawej będzie lepiej jeszcze. No... Śmiesznie, dobra. Może tutaj skałę ominę. Git. No to pójdziemy w prawo. Tylko tutaj zamknąć. Dobra, i trzeba puszczać, bo mam cienką rurę. To pogrubię się. Jeżeli jest zaraz grudzień, to lepiej się będzie pogrubić. Mam ją na szczęście podzieloną na kilka części, więc szybciej upgrade pójdzie. No i tak na styku będziemy. Tutaj już dolarek zaraz. Nieźle się z tą ceną złożyło. To naprawdę jest w porządku. Pompuj. Do 10 zacznijmy puszczać. No może jeszcze nawet chwilę. Dobra, dawajcie. Wow, 8. Śmieszne. Oj, żebyście zdążyli, kocha się. Dawajcie, bo będzie zaraz płacz. Będzie płacz. Będzie płacz. Będzie płacz? Płacz będzie? Czy nie będzie płaczu? Na styk płaczu nie będzie. Ale do płaczu było blisko. Ło! 5 dych. O, 56. Wow, tu zaraz obok był gazik. 58. No tak... Symbolicznie nad nimi. The need for new land takes us over the mountains. Will we run out of gas on the auction? My research has shown that you can find a good amount of oil at the land with my purty head on it. No to come on. Willkommen. No i będzie nowa technologia. Właśnie. Dobra, nie jest najdroższa na szczęście. Teraz będziemy mogli, słuchajcie, właśnie, zamieniać złoża ropy w gaz. Increase the speed of which oil is converted to gas, oczywiście. Sold out. Stock auction. Jedziemy. To co, że nie mam pieniędzy? To co, że nie mam pieniędzy? Mam strategię za to. Nie wiem, czy ona zadziała. No chuj, gramy. Live. No to jestem poza grą.
Miłej zabawy. Mhm. 200. Zgarnie? Zgarnął. Dobrze. Jest to ok sytuacja. Póki co. Zobaczymy, jak będzie dalej. Liza i Henry po 900 koła. Tu dużo pieniędzy. To dobrze, dobrze, że mamy te stoki. Ja myślę, że to jest ok, że myśmy to zrobili. Ale no, czas pokaże. Czas pokaże też 25 minutę i koniec tego odcinka. Także dzięki za uwagę i pa, pa.